przestanie boleć, niech to już się skończy. Oczywiście też pojawia się pytanie, dlaczego ja coś takiego zrobiłem. Ale w moim przypadku też pojawiła się taka bardzo mocna myśl, która się zakorzeniła w mojej podświadomości. Myślę, nigdy więcej. Nie chcę tego nigdy więcej i zrobię wszystko, wszystko to w mojej mocy oczywiście, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Pod koniec już nie lubiłem rozgrzewki. Ta rozgrzewka zajmowała mi tyle czasu, że jak ja już przychodziłem któryś tam miesiąc z rzędu na siłownię czy na halę, na salę rehabilitacyjną, to wiedziałem, że sam trening nie ma problemu, ale jeszcze ta rozgrzewka, która była takim wstępem i trwała tam 20 czy 30 minut, po prostu doprowadzała mnie do szału. W takich sytuacjach pomocna jest czekolada. Jako taki środek antydepresyjny, można powiedzieć. Dla mnie książki typu Albert Camus czy, nie wiem, Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek, to są książki, które mówią o czymś, co jest istotne. O czymś, co daje nam chwilę do przemyślenia, do refleksji. Myślę, że tego typu książki potrafią nam pokazać świat na przestrzeni lat, bo to są książki, które powstały kilkadziesiąt lat temu, ale to są książki, które są cały czas aktualne. Przede wszystkim powiedział mi, żebym się nie spieszył i żebym się nie denerwował, że mam czas i że najważniejsze jest, żebym się wyleczył i żebym doszedł do pełni zdrowia. Tak naprawdę na początku nie rozmawialiśmy o mojej roli w zespole. Ten temat pojawił się gdzieś w grudniu. Gdzieś w grudniu, gdzie on mi zakomunikował, czego by ode mnie oczekiwał, jak będzie wyglądała moja rola w zespole. Oczekuje ode mnie, żebym przede wszystkim przyswoił system gry, którego na chwilę obecną nie do końca ogarniam. Im więcej jest tych rozwiązań taktycznych w moim twardym dysku, to myli mi się to i tak naprawdę czasami robię zupełnie coś odwrotnego niż powinienem, a szybko jestem sprowadzony na ziemię w takiej sytuacji. Viva jest taką drużyną, czyli jedną z najlepszych w Europie, że jeżeli uda mi się tutaj zakorzenić na dłuższy okres czasu, to jest to, z czego ja byłbym zadowolony. Bo to by oznaczało, że jestem na odpowiednim poziomie, czyli na najwyższym europejskim poziomie, tak jak ta drużyna. Moim celem jest zostać tutaj jak najdłużej i być częścią tej drużyny, istotną częścią tej drużyny.